do oprowadzania są plakaty Macieja Urbańca. Artysta jest kolejnym przedstawicielem Polskiej Szkoły Plakatu. Urodził się w 1925 roku i zmarł w 2004. To, co charakterystyczne dla plakatów Urbańca, to dwa elementy. Pierwszym jest gładkie, proste tło, a drugim wybrany motyw, który artysta umieszcza zazwyczaj w centralnej części swojej pracy. Dzisiaj chciałabym pokazać dwa plakaty, które doskonale ilustrują właśnie te dwie cechy. Pierwszym z nich jest plakat, który reklamuje, informuje o operze Halka Stanisława Moniuszki. Mogą Państwo na nim zobaczyć właśnie takie bardzo proste, gładkie, niczym niezmącone tło. Na środku plakatu możemy zobaczyć czerwone korale. Czerwone korale kojarzą nam się z uczuciem, z miłością, z namiętnością. Tutaj dodatkowo te korale są ułożone w kształt serca, ale nie jest to serce zamknięte, pełne. Plakat ten doskonale ilustruje historię przedstawioną w Halce. Prosta dziewczyna zakochuje się w paniczu Januszu, który ten uwodzi ją, ale niestety za żonę wybiera zupełnie inną dziewczynę, Zofię. Drugim plakatem Macieja Urbańca, który chciałabym Państwu dzisiaj zaprezentować, jest plakat Orwis zaprasza do Polski przez cały rok. I podobnie jak we wcześniejszym plakacie, mamy tutaj do czynienia z tymi dwoma elementami, które budują napięcie w przestrzeni plakatu. Czyli proste, gładkie tło i motyw wybrany przez artystę i umieszczony w części centralnej. W przypadku tego plakatu motywem jest ludowy, drewniany, malowany ptaszek. Takiej egzotyki dodaje piórko umieszczone na jego głowie. Jeżeli chodzi o atmosferę tego plakatu, to główną rolę odgrywają tutaj kolory. Są one bardzo czyste, klarowne. Mogą nam przypominać trochę taką stylistykę kiczu, ale myślę, że lepszym tropem jest atmosfera ludowości.